byłeś kiedyś gejem i czy uprawiałeś seks z mężczyzną? Trzy największe wady Wojtka. I też denerwuje mnie jedna rzecz, że widzowie myślą, że... Moi drodzy, już teraz wipli nowy odcinek Lekko Nie Będzie, a w nim Mariusz Węgłowski. Mariusz, co robiliśmy? Oglądaliśmy memy, które były bardzo zabawne, ale też mieliśmy dreszczyk emocji na plecach, ponieważ rozbrajaliśmy bomby. A czy te bomby wybuchły? Oglądajcie. Oglądajcie. Dzień dobry, moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lekko Nie Będzie. Dziś w ramach formatu Otwarte Karty Michał Boxdel Baron. Witam serdecznie. Dzień dobry, jak ja się cieszę, Michał. No kurczę, powiem szczerze, że ja niezbyt, bo wiem, co mnie czeka. Widzę te sosy, widzę te karty. Tak, a słuchaj, talia, którą przygotowałem dzisiaj, jest no przecudowna, więc od tego chciałbym zacząć. Dotychczas jednego youtubera, znaczy ja uważam, że jeżeli w talii jest dużo czaszek, to świadczy o moim dobrym mniemaniu o gościu, to znaczy liczę, że sobie z tym poradzi. Dotychczas na taki pojedynek zaprosiłem tylko jednego youtubera, był to Rok. Natomiast z tobą liczę na równie ciekawą rozmowę. W ramach tych sześciu kart będziesz mógł natrafić na jeden z czterech symboli. Będzie to mogła być biała czaszka. Biała czaszka oznacza kłopotliwe, trudne pytanie. Po wylosowaniu jej wypada z talii, nie bierze więcej udziału w losowaniu. Będziesz mógł też natrafić na czarną czaszkę, która powoduje to samo, natomiast ona z talii nie wypada, tylko w niej zostaje. Będziesz mógł natrafić też, żeby wojna mogła być na równym poziomie, na kartę odwrócenia, która powoduje, że to ty możesz zadać pytanie mi, biorąc pod uwagę klimat naszego dzisiejszego spotkania. Zakładam, że to również będą pytania trudne i niewygodne, a ja muszę ci na nie szczerze odpowiedzieć. Myślę, że z tego, co powiedziałeś mi przed programem, mówię, że raczej będę łagodnie pytał, bo nie za bardzo chciałbym, żebyś atakował mnie jakimiś mocnymi pytaniami, no ale dobra. No, okej, zobaczymy, co tu będzie. I czwarty symbol, na który będziesz mógł natrafić, to będzie symbol płomienia, który powoduje, że wchodzimy w taką minigrę, w której ceną jest twoje samopoczucie przez najbliższe 5 do 10 minut. Twoim zadaniem będzie przekonanie mnie, żebym nie kazał ci pić jednego z tych dwóch ostrych sosów i co wymyślisz, to już w zupełności jest okej, ale wybór sosu zależy ode mnie, tak? Tak. To już wiem, który wybrać, ponieważ który jest który. Widziałem poprzedniego gościa, który... No mocno go zaskoczył. No to różnie, to wiesz, to tak. W zależności od odporności na ostre. Jakby to są cztery symbole, na które będziesz mógł natrafić, ale kart jest sześć, więc tutaj mamy jeszcze jedno odwrócenie, jako dodatkowy nabój dla ciebie i jeszcze jedną czaszkę, jako dodatkowy nabój dla mnie. Dobrze. Wszystko jasne? Wszystko jasne. Oglądam LNB, więc wiem, na czym to polega. Doskonale, bardzo mi miło. W takim razie zagrajmy w otwarte karty. Jestem przekonany, że wybiorę czaszkę. Jestem przekonany, bo mam pecha. No masz 50% szans. Odwrócenie. O, no to zobacz, to masz strzał we mnie na początek. Dobrze. W zależności od tego, jak mnie potraktujesz, okay, może to wpłynąć na to, jak ja potraktuję ciebie. Okej, okay, jako że wybrałem odwrócenie, no to zainicjuję mocniej, ponieważ chciałbym, żeby to był mocny odcinek. Czy byłeś kiedyś gejem i czy uprawiałeś seks z mężczyzną? Ponieważ wiadomo... To jest dobre pytanie na start. To jest bardzo mocne pytanie. Okej, dobra, więc mi się zdarzyło już w internecie wypowiedzieć na ten temat. To znaczy, identyfikuję się jako osoba biseksualna. Tak, byłem. Znaczy, czy byłem kiedyś gejem, no to jest pytanie takie, że identyfikowałem się kiedyś jako homoseksualista, natomiast ja później dosyć mocno w ogóle, jakby wiesz, wszedłem w ten temat swojej orientacji na terapii poznawczej i faktycznie, wiesz, gdzieś tam przebudowywałem dużo blokad, które miałem w głowie, bo ja tak naprawdę od zawsze miałem pociąg na dwie strony, aczkolwiek w ogóle nie dążyłem do związku z kobietą kiedykolwiek, do żadnej relacji emocjonalnej, nie miałem poczucia, że nie byłem w stanie jej zbudować. I to była taka rzecz, którą przepracowywałem. Miałem chłopaka przez rok i tak uprawialiśmy seks. Okej, okay. A powiedz mi jeszcze tak bonusowo... Chcesz o szczegóły tego zapytać? Nie, o szczegóły jak to wyglądało, okay, nie? Ale jeżeli mówisz, że kiedyś potwierdzałeś to, to mam pytanie, czy pojawiły się jakieś odpowiedzi od strony widowni, nie wiem, jakieś negatywne, wiesz, jak to jest orientacją i jest to dość grząski grunt, nie? Jest, aczkolwiek wiesz co, ja mam wrażenie, że... zupełnie nie i większość feedbacku, który dostałem, była na zasadzie: ej, ale mega, szacun za odwagę, fajnie, że o tym rozmawiasz, fajnie, że się nie boisz. Paradoksalnie mam wrażenie, więcej hejtu ogólnego związanego jakby z tym, co mi się przytrafiło, jak mówiłem, że mam dziewczynę, na zasadzie: a jesteś youtuberem, masz dziewczynę, jakby okay, x jakichś domysłów, teorii. No, zdaję sobie sprawę, jak to wygląda. Jakby w momencie, kiedy wychodzisz z czymś takim i trafiasz, to też zależy do jakiej widowni. Jakby widownia, do której ja trafiłem, mam wrażenie, że jakby dobrze to odebrała po prostu, nie? Plus ludzie, którzy mnie oglądają. Więc nie, praktycznie w ogóle. Ale też zauważyłem, że taką masz mega naturalność, jak o tym gadasz. Nie jest to jakiś dla ciebie temat tabu. I może też to, jak twój słowotok jest taki, wiesz, taki
lajtowy, że nie widzisz, żeby to był jakiś temat, że gdzie musisz... Że to jest nie tak, okay. Tak, że nie czujesz jakiejś presji odpowiadając na to, to myślę, że też widzowie patrzą tak, kurde, to jest jakieś takie normalne u niego. Mówię to normalnie? No, dokładnie. Tak, nie? Znaczy wiesz, no, ja też gdzieś tam i zderzałem się z takimi opiniami, które mówią, że to jest nienaturalne, że nie powinno tego być, że jak tak można, ale mi się wydaje, że też już dzisiaj trochę inaczej i trochę inną ludzie mają mentalność. Tak, tak. Trochę się z tym oswajamy i z drugiej strony ja też mam takie wrażenie, wiesz co, że trochę inaczej jest, jak kogoś poznajesz i od razu wiesz, że on jest gay i masz trochę na niego szufladkę, a trochę inaczej jest, jak masz kogoś, kogo lubisz, potem dowiadujesz się o nim jakiegoś faktu i mówisz, a okej, okay, ktoś, kogo lubię, ma jakąś cechę, która może mi się niespecjalnie podoba, ale już nie skreślisz tak. tej osoby. Tak, poznałem tą osobę, jest zajebistą jest okay, osobą, tak. dokładnie. Mm. Nie? To było dobre pytanie na start. No to zobaczymy, dobrze. Co dalej. Mam nadzieję, że będę miał okazję się zrewanżować. Okay. To może... Środkowa znowu, dobra. Ty już wiesz, co to będzie. Nie mam pojęcia zupełnie. Ja czarna czaszka. Czarna czaszka, to jest bardzo dobra czaszka, słuchaj. Na filmach z konferencji Fame MMA można zauważyć, że na widowni znajdują się też bardzo młode osoby i biorąc pod uwagę, że ta audycja nadawana była między innymi na kanale Lorda Kruszwila, który też jest często oglądany przez młodszą audiencję, jak czujesz się z tym, że robicie takie wydarzenie, gdzie często padają wulgaryzmy, mocne wyzwiska, słowa. Niecenzuralne wypowiedzi, nawiązywane jest do tematów seksu, te jakby wypowiedzi są bardzo ordynarne i bardzo mocne, a zderzają się z tym młodsi odbiorcy? No nie ukrywam, że jest to trudne pytanie. Nawet powiem ci szczerze, że spotkałem się już z podobnymi. Opiniami. Z podobnymi opiniami. Często jest taki serwis, który również celuje w nas pod tym kątem. Wiesz co... Bez przygotowania trudno odpowiedzieć na takie pytanie, żeby to było dobre PR-owo, bo nie ukrywam, no tak jak powiedziałem wcześniej, jest to trudne pytanie, ale... Też nie wiem, czy mi zależy na dobrej PR-owo odpowiedzi. Tak, tak. Wolałbym tak. wiedzieć, jak ty czujesz faktycznie, tak. nie? Jeżeli chodzi o mnie, szczerze, to konferencje działają na takiej zasadzie, że one nie są reżyserowane. My sobie zdajemy sprawę też z tego, że ogląda to młodszy odbiorca, ale bardzo często emocje tych ludzi, którzy uczestniczą w konferencji, powodują takie, a nie inne zachowania. To znaczy, no tak jak powiedziałeś, te złe słowa, które są, wypowiadają, również te na tle seksualnym. Bo też... To jest tak, że to jest inicjatywa zawodników, to się inicjatywa pojawia. Zawodników, dokładnie. Oczywiście z konferencji na konferencję staramy się zapobiegać tego typu sytuacjom. Pamiętam, że na konferencji bodajże drugiej gali padały naprawdę ordynarne słowa bodajże od strony Krychy, które właśnie celowały paradoksalnie w orientację seksualną i automatycznie zbanowaliśmy. Że jest za grubo. Tak, że to jest za grube. Staramy się zapobiegać takim naprawdę hardkorowym sytuacjom. Nie zdarzają się już, jak zauważyłeś, żadne kopnięcia, tak jak od strony Dawida Malczyńskiego w stronę Polaka. No, był ten liść z partii. Tak. Zwiększamy ochronę. Z konferencji na konferencję ochroniarzy jest więcej. I powiem ci szczerze, nie wiem, czy na następnej również nie będzie więcej ochroniarzy. Z tego względu, że teraz, tak jak powiedziałeś wcześniej, już na auli znajduje się widownia. Więc też staramy się, żeby to bezpieczeństwo przede wszystkim było na wysokim poziomie, jak nie na najwyższym. To jest w ogóle duży temat, moim zdaniem. To jest duży temat. No. Tego, z czym się stykają młodzi ludzie w internecie i czy to jest złe, czy to jest dobre, jak powinno być i kto jest za to odpowiedzialny na koniec dnia. Nie? Odpowiedzialni są na pewno zawodnicy za to, co wypowiadają, ponieważ to oni tworzą sobie jakąś... Niektórzy chcą sobie stworzyć wokół siebie taką otoczkę kozaka też i też bardzo dużo na tym zyskują często, ponieważ ludzie są ciekawi tego, co robią. Czy to jest dobre, czy złe? Jasne. To już zależy od punktu patrzenia, ponieważ dla zawodnika to jest na pewno dobre, bo jego popularność rośnie i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o jego zachowanie i jakiś PR, czy robi dobry, czy nie, to na pewno wokół siebie nie robi zbyt dobrego PR-u. A myślisz, że to jest okej, że ci młodzi ludzie mają z tym styczność? Wy trochę dajecie też światło tym ludziom, nie? To znaczy dajecie im mikrofon, dajecie im 200 tysięcy ludzi, którzy to oglądają i mówicie... Możesz teraz powiedzieć, co chcesz, tak? Jeżeli to nie będą jakieś turbo hardkory, których rozumiem, staracie się pilnować, tak jak powiedziałeś. No to tak jak ci powiedziałem, no, zawsze mówimy zawodnikom, żeby nie przeginali. Konferencja jest otwarta, więc jakby cała tematyka, skłamałbym, jeżeli powiedziałbym, że konferencja musiałaby być jakoś zablokowana i tak dalej. Wiadomym faktem jest, że zgodzi się ze mną na pewno firma, jak i Wojtek, że te konferencje, czekamy na emocje, żeby były, żeby no one, zależy, żeby, tak, żeby ona była emocjonująca, na pewno.
No ale powiem Ci szczerze, że widziałem naprawdę wiele konferencji, jeżeli chodzi i o zagraniczną scenę MMA, jak i o tą polską. I tam również jest mocny trash talk, który oglądają dzieci, a niekoniecznie jest to, jest to trash talk poprawny. U nas naprawdę jest taki level bardzo mocny. Na pewno dla dzieci młodszych no, nie jest to koniecznie. Nie jest to odpowiednie i to też nie możemy się okłamywać, ale wydaje mi się, że z konferencji na konferencję będziemy starać się, żeby ten poziom był wyższy. Okej, okay, dobra, to jest porządna odpowiedź. Znaczy, inaczej rzucam, wiesz co, byłbym hipokrytą, gdybym tak próbował cię atakować za to, bo do mnie dokładnie te same zarzuty trafiały, wiesz. Latami jak prowadziłem swoją działalność. Więc wiesz, z czym to się je. Więc wiem, z czym to się je i wiem też, że jakby YouTube jako taki nie ogranicza możliwości wyłączenia dostępu osobom poniżej na przykład 13 roku życia, bo uważasz, że to, co robisz, jest 13+, albo 15+, ale może tylko 18+ włączyć. Które? Obcina ci zasięgi na maksa, że się nie wyświetlasz nigdzie i ci 13-latkowie i tak mogą konto 18+ sobie dokładnie, to obejrzeć, nie? Więc byłem ciekaw po prostu, jak sobie z tym poradzisz. Jak uważasz, poradziłem sobie? Było ok, chociaż bardzo dużo dookoła, nie? Dużo dookoła. Rozumiem, o co chodzi. Odwrócenie. To może się zrewanżować teraz w takim razie znowu. Ciężko jest ci zadać pytanie, jakiekolwiek, ponieważ w swojej spowiedzi youtubera powiedziałeś praktycznie wszystko, odbiłeś praktycznie piłeczkę na każdy zarzut. Swoją drogą bardzo dobrze, bo oglądałem i naprawdę z gustem, ze stylem wyszedłeś. Dziękuję. Ciekawostka w kontekście nomenklatury, że to się nazywało rozliczenie z przeszłością, tak, ale tak. Ty miałeś film spowiedź youtubera tak, mój film spowiedź youtubera. Okej. No. Mój film był zainspirowany rozliczeniem z przeszłością, a ja to wziąłem po prostu jako taka spowiedź. Nie? Spowiedź youtubera, no bo nie ukrywajmy, żeby to była twoje rozliczenie. Można też nazwać spowiedzią, nie? Spowiedzią, tak. Nie, bo ciekawostka, że jako youtuberzy często nazywamy czyjeś filmy swoimi filmami. Okej, okay, tak, no, coś w tym jest, coś w tym jest. W każdym razie, nigdzie nie było jakby powiedziane szerzej na temat konferencji Skype'owej, gdzie siedziało wielu twórców internetowych i atakowaliście Banyku. I ciekawi mnie po prostu, co o tym myślisz po czasie? Czy uważasz, że to było okej? Okay? Dobra, więc tak, rzeczywiście ja pamiętam też przy rozliczeniu z przeszłością pojawiały się takie komentarze, że no, a czemu nie odniosłeś się do tego wątku, faktycznie Banyku, jakby być może dla osób, które nie wiedzą, to ja zrzucę, to było tak, jeżeli jak gdzieś coś walnę, to mnie popraw, nie? Że ona nagrała taki film o zarabianiu w internecie, gdzie dość mocno krytykowała reflinki, które wtedy były bardzo popularne wśród twórców. Jakby wiele osób później nagrało w ogóle wideo gdzieś tam wchodzące w polemikę. Swoją często drogą... w stylu, w jakim wtedy prowadziło się YouTube'a, czyli niekoniecznie najmilsze na świecie. No, swoją drogą też chciałem dodać, że reflinki wtedy były chyba jedyną jakąś rozsądną metodą zarobku na YouTubie. Tak, nie? Bo za Censa to się zarabiało, nie wiem, 700 000 zł, a na reflinkach można było po 10-15 koła powyciągać tak naprawdę w miesiącu. Więc ona zaczęła gdzieś tam w to strzelać, zaczęło pojawiać się hejt z tym związany. To też ja mam wrażenie po latach na to patrząc, że trochę słusznie jakby poszła odpowiedź ze strony twórców, bo jakby ona to próbowała sprzedawać jako wyciąganie pieniędzy od widzów, a jakby sama sprzedając jakieś tam gadżety czy produkty różne, więc pamiętam, że wtedy dużo osób się oburzyło i faktycznie powstała taka konfa skype'owa, za którą jest mi do dzisiaj cholernie wstyd. Ona się nazywała Obrady Mafii YouTube'a, co było jeszcze bardziej żenujące dla całego obrazu sytuacji. Jakby faktycznie była to jakaś forma roastu, tak? I nabijania się z niej za słowa, które powiedziała. Natomiast ciekawostką jest to, że my w ogóle byliśmy całkiem blisko porozmawiania o tym po latach, bo okazało się, że ona mieszka na tym samym osiedlu, na którym ja i dowiedziałem się o tym zupełnie przypadkiem, bo jest administratorką, moje osiedle jest podzielone na dwie części. Mieszkam na jednej części, ona na drugiej i jaki ten świat mały. I ona jest administratorką drugiej części grupy osiedlowej, gdzie chciałem dołączyć, bo tam wynająłem lokal pod biuro swoje. Bo jestem youtuberem, więc muszę mieć biuro jak najbliżej mieszkania, prawda? I tak dalej. I no jakby ona powiedziała, że wiesz co, to ze względu na stare sprawy... Jestem administratorką tej grupy, nie chciałabym cię na niej, nie? I ja sobie mówię, kurczę, to miałem tak poczucie, że to w ogóle mega dawno temu i tak dalej. I jakby ona gdzieś tam cały czas ma emocje z tym związane. Pamiętam, że sporo o tym pisaliśmy. Pamiętam, że sporo pisałem z jej chłopakiem jeszcze o tym wszystkim i tak dalej. I nawet gdzieś finalnie wniosek był taki, żeby się złapać, żeby porozmawiać, ale jakoś do tego nie doszło. To znaczy urwał nam się kontakt.
idąc do tematu, to tak jak powiedziałem, uważam, że to było szczeniackie. Trochę wtedy tak wyglądał YouTube też, mam wrażenie, że... Tak, tak. No jak te, coś do kogoś, tak jak powiedziałeś, obrady mafii YouTube'a, to przecież wielu... No. Dużo widzów też mówiło po prostu na tych ludzi, którzy byli w tej najmocniejszej grupie, jeżeli chodzi o subskrypcje i widownie. Mm-hmm. To taka mafia, bo wiesz, byli razem zsynchronizowani w jakiś tam sposób. Trochę nie? Tak. I Samu, był... Gimper. Tamten YouTube miał jakiś taki swój urok, że... Bo takie, wiesz... W świecie Minecrafta wiem, że dużo było jakieś tam nagrywania się na konfach skype'owych, jakichś dram o to, czy ktoś komuś nie dał łapki pod filmem. Jakieś takie totalne pierdoły. Jednocześnie zdominowane przez 17-latków, którzy na co dzień po prostu mega dużo przeklinają i nagle dorwali się do pieniędzy i popularności i zaczynają wybuchać jakieś konflikty między nimi. Ale to jest chyba normalne, nie? Chwilowe podbicie ego poprzez, nie wiem, jakieś zwiększanie stanu majątkowego. Nie ma się zimnej głowy, będąc nie ma. Młodym. Nie ma. I zaczynają się takie rzeczy. Dopiero jak patrzysz na to gdzieś tam po latach, gdzie już reinwestujesz pieniądze, gdzie bardziej to szanujesz, gdzie wiesz, gdzie, jaką masz pozycję, to dopiero wtedy sobie zdajesz sprawę, kurde, mogłem to inaczej poprowadzić. No masz już 20 parę lat, tak, a nie 18, jasne, i tak, zaczynasz tak, trochę inaczej. I świadomość jeszcze patrzysz. Tego, że może niedługo będziesz mieć potomka, który może do tego dojść, pewnie też powoduje coś takiego, że kurczę, tak. Jednak lepiej nie. Lepiej plus nie. Bardziej, właśnie bardziej odpowiedzialnie patrzymy w kontekście całego życia, tak, nie? Tak, plus tak. Jakby i branża, i media, to jak to wszystko poszło, mam wrażenie, że mocno się zmieniło. Tak jak zmieni się ton naszej rozmowy, kiedy wybierzesz kolejną kartę. Czarna czaszka. Biała czaszka też jest okej czaszką. Dobra, ty, to wyjechałeś mi w takim razie z taką przeszłością, rozliczeniem z przeszłością. Ja zapytam, czy kiedykolwiek zarabiałeś pieniądze z kradzieży i sprzedawania kont Minecraft? Okej, to jest mega dobre pytanie. Minecash. Tak, jestem i powiem ci szczerze, jestem mega zadowolony, że to zapytałeś. Naprawdę? Tak, bardzo zadowolony. Byłem przekonany, że powiesz... Czekaj, mordo, przerwijmy na chwilę nagrywanie, nie rozmawiajmy o tym. Nie, jestem mega zadowolony, że o to zapytałeś, ponieważ nie było jeszcze takiego momentu, tylko na live streamach o tym gadałem kiedyś. Były tam jakieś shoty, co prawda, ale nie były one tak zasięgowe, a pamiętam, że ta drama była kiedyś gruba, to wtedy jeszcze jak miałem konto Idelity i nagrywałem Minecrafta, a zresztą to logiczne. Jak większość dużych twórców tak, dzisiaj w ogóle. Tak, dokładnie. I była taka sytuacja, że kiedyś był taki team hakerski, który nazywał się RHT, to był Rutkowski Haksor Team. Brzydki burak, znasz to? Nie, ale Rutkowski Haksor Team. Tak, Rutkowski Haksor Team. Jak banda 17-latków, którzy ogarnęli skrypty na kredyt jakichś basic coś rzeczy. To było jakaś tam, nie wiem, pewnie jakieś dwie linijki kodów grane do jakiegoś moda, dokładnie. Który był open. Dokładnie, nie? Tak. I działało to na takiej zasadzie, że było dwóch twórców internetowych na YouTubie, z którymi gdzieś się tam trzymałem. Ze mną trzymał się jeszcze, to mieliśmy tam jakąś grupę, nie powiem nas tych twórców, ponieważ nie chcę już jakby rozmuchiwać tego dalej, ale była taka sytuacja, że kiedyś ten jeden twórca nagrał modyfikację o nazwie Minecash, gdzie ona zmieniała tam w ogóle wygląd interfejsu Minecrafta i w tej modyfikacji były wgrane skrypty, które po prostu te konta do Minecrafta wysyłały jakby login i hasło, dokładnie. I była to sytuacja, że kiedyś przez przypadek dodano mnie na konferencję z właśnie z tym RHT i ten jeden twórca mnie tam dodał. Ja sobie czytałem archiwa tej konferencji, że wiesz, że tam był, pamiętam, że były wysyłane tak jak na Skype'ie paczki Winrara, książeczki, nie? Na przykład tu masz to zmienione, to wrzuć na Speedy Share i wrzuć w opis, nie? I to było wysyłane do tego twórcy internetowego. Ten twórca internetowy już usunął swój kanał. A ja pamiętam, że wtedy też mocno, no nie podobało mi się to, gadałem z tym drugim twórcą o tym, że jak, nie wiem, nie uważam, że to jest... A to byli Minecraftowi youtuberzy, to byli Minecraftowi youtuberzy i jeden był Minecraftowo-audiologowy, nie? Okej. Okay. I pamiętam, jak gadałem właśnie z Burakiem o tej sytuacji, on był w ogóle na mnie mega zły, że dopiero teraz do niego przyszedłem, a to było gdzieś tam 2 tygodnie po publikacji. Ja gadam, że no wiesz, no nie było to w mojej intencji, żeby kogoś tam sprzedawać, ale doszedłem do wniosku, że to jest mega złe. Zresztą wiem, że tam zaczyna się jakiś handel tymi kontami i powiedz mi, co mamy zrobić z tym. Nie? On powiedział, że mam nagrać film na Idelty'ego, gdzie mówię o tej sytuacji. I wtedy Burak dał mi jakby taki, pomagał mi przy stworzeniu tego filmu. Tam wyjaśniłem tą całą sytuację, jak to wyglądało. Później tamten twórca usunął kanał jakiś czas po tym filmie. Oczywiście ten film został usunięty, jak tylko dowiedział się, że coś szykuje, bo doszło do niego tam przez TeamSpeak'a, wiesz, jak jasne, siedzieliśmy jeszcze wtedy, pamiętam, na Ventrilo.
I po prostu, też byliśmy młodzi mega, stary, ja miałem chyba, nie wiem, 17 lat, on miał chyba 16, wiesz. No wtedy też pewnie coś koło tego. No, dokładnie, nie? Więc wiesz, więc to była taka sytuacja, że byliśmy takimi smarkami i pamiętam, że wtedy, z tego co wiem, i tak ten film miał chyba 8 tysięcy wyświetleń, czy coś takiego, czy 10. Ta modyfikacja, bo ona była taka mało popularna, wiesz, tutaj byś taki gównofilm zrobił po prostu i tam zostało skradzionych kilkadziesiąt kont, nie? Czyli w sumie jakby tak policzyć, no to jakiś wałek na 6-7 tysięcy został zrobiony, nie? No dla 17-latków tak, to pewnie fajne tak, pieniądze, tak, nie? Tak. I wałek na 6-7 koła, oni to tam chyba chcieli sprzedać na Allegro, ale im ta sprzedaż tych kont nie szła, oni potem zrobili coś takiego, że za 10 zł konto i na przykład dostęp do tego konta miało po 20 osób na przykład, wiesz o co chodzi? Jeden grał, wiesz, i przelogowywał i drugiego. Wyrzucało go z gry. Czyli jakby podwójnie jeszcze wałek. Była masakrycznie żałość, nie? Bo wiesz, bo chcieli to po prostu spotęgować monetyzację tego poprzez, wiesz, poprzez jeszcze jeden wałek, nie? A mieli do dyspozycji tam 100 haseł po prostu, 100 loginów, no i to robili, nie? Okej. I to była taka mocna afera, pamiętam, że też dużo ludzi sobie po prostu, wiesz, wróciło te hasło przez maila. No tak. Ale no dysponowali wtedy, pamiętam, coś. Czy ktoś kiedyś, nie wiem czy wiesz, czy był za to pociągany do odpowiedzialności? Tak, ten youtuber został pociągnięty do odpowiedzialności. Ja pamiętam, że tam był jakiś pozew w jego stronę. Nie wiem, jak to się skończyło, bo on też o tym nie mówił. Ale wiem, że jakiś chyba właściciel konta go pozwał, bo on wszedł na Ventrilo albo Teamspeak i gadał z jakimiś youtuberami. Oni mu tam właśnie powiedzieli, jak ma to wykonać i coś z tym było. Ale on później już nie wrócił. Znaczy, wiem chyba, o kim mówisz, więc wiem, że on teraz już nic nie prowadzi. Tam kilka razy próbował wracać, ale teraz tak, już... Tak, on jakieś tam rapsy robił potem, jako na innej ksywie w ogóle. Coś były jakieś takie rzeczy. No dobra, to ciekawe. To ale mega się cieszę, że zadałeś mi to pytanie, ponieważ absolutnie mogę w końcu... spodziewałem się, że powiesz, że nie, mordo, nie gadajmy, stare czasy. Ja bym powiedział, dobra, luz, to w sumie jakby starość, mało kto będzie wiedział, o co chodzi. Ale fajnie. Naprawdę się cieszę, że mogłem o tym powiedzieć, bo może to gdzieś tam zburzy w końcu te mity jakieś od tego które serwisu, gdzieś tam krążą, są takie rzeczy, które zawsze krążą i nie są... krążą i czasami wracają, wiesz, już jest cicho i po roku na przykład jest powrót. To dobre robimy katarzys, jak mamy Banyku, mamy Minecraft, kurde, to już jest nieźle. To kolejna karta, słuchaj, zobaczmy, co nam przyniesie w takim razie. Sosiwo. Idealnie, sosiwo, no to słuchaj, sosiwo, jedno z dwóch, jak Tabasco ma łyżeczka, żeby straszyła, jak Tabasco ma około 5000 z Covili, to ten ma 500 000, ten ma 300 tysięcy. Aczkolwiek ten, mam wrażenie, czasami w ostrości jest mocniej odczuwalny niż ten. Ciekawostka. Więc no, to są takie dwa różne typy ostrości w ogóle. Spróbuj mnie przekonać, żebyś nie musiał tego pić. Mam refluks. To co? To dobrze, więcej wyświetleń. Więcej wyświetleń. Znaczy powiem ci, czasami mam coś takiego, że od ostrych rzeczy na pewno będę mieć zgagę, to już jest pewne. Ale no, powiem ci, nawet nie za bardzo mam ochotę cię przekonywać, bo jestem ciekawy wyzwań, więc sam nawet po prostu... Ty jesteś ciekawy wyzwań, to polecam ci tego. On jest pół bańki, tak? Pół bańki. Dobra, a można tu poprosić potem jakieś mleko? Mleko tak będzie, jeżeli dobra. To nie szarpiemy się, dobra. Dobra. Spoko. Czyli co, ten jest lepszy czy ten? Ten będzie po prostu. A który jest smaczniejszy? Powiem ci szczerze, że kurczę... Tam... Nie, zaufaj mi, że nie będziesz czuł smaku. Będziesz czuł dużo innych rzeczy, ale nie będziesz czuł a musi być cała rzeczka, czy tak? Nie, kropelka. Kropelka. Dobra. Kropelka w ogóle. Dobra, to jak wybrałeś tamten, to dobrze. Dostaniesz ten. Tak? Okej. Okay. No nie może być za dobrze, słuchaj. Ja myślę, że dzisiaj, jak idziemy już tak po bandzie tematami, ale zobacz, taką mini. Ja już wiem, że będzie przesrane, nie? Będzie troszkę. Ale mamy mleka. Ja uważam, że jakby dzisiaj jest już na tyle mocno i dobrze i tak lecimy po tematach, że ten sos powinien być dobrym... Dobra, pyknę dobrą już, kontynuacją. Nie? Pyknij, zostań pyknijmerem. Chciałem powiedzieć, dobra, dwie ciekawostki, które zawsze opowiadam, już się ze mnie śmieją na reżyserce. Ciekawostka jest taka, że to ma w ogóle chemicznie dodawaną kapsaicynę, ponad to, co normalnie, naturalnie, już widzę, oczka już widzę, się zaszkliły. Ale dwa, nie ma tak źle. A dwa, chyba, woda chyba ci rozprowadza też kapsaicynę po jamie ustnej, nie? Więc możecie trochę bardziej piec. Okej. Okay. Ale jest dobrze, okej, okay, znosisz. Na twarzy, no. Znaczy, powiem ci, ja mam ogólnie twardy żołądek, choć... To się uaktywnia dopiero po czasie moim. Po minutce, no około. To jest taka pełna moc, mam wrażenie. No, ale dobra, no to kolejne pytanie tutaj. Znaczy, nieduży jest tu wybór z tego, co zostało. No i tak jest czaszka, nie? I tak jest czaszka. Pytanie, czy biała, czy czarna? Jak będzie biała, to będzie bardziej lejtowa. Czarna, dobra, okej. Chyba potrzebuję serio tego mleka. Mleka? Dobra, to Mati, mleko poprosimy. Jest taki kanał YouTube'owy, który się nazywa YouTube Shore.
I no, zachowanie niektórych uczestników tam zdecydowanie są poniżej krytyki. Są to imprezy zakrapiane alkoholem, pojawia się także dużo różnych wulgaryzmów. I o ile w przypadku Fame ma powiedzieć, że no trochę jesteście włodarzami tylko, a zawodnicy tam robią co chcą, to ten kanał YouTube Shore ostatnio wsparłeś dotacją w wysokości 5000 zł. Czy to oznacza, że wspierasz takie zachowania? Uważasz, że to jest okej? Okay? Jeżeli chodzi o YouTube Shore, to zacznijmy może od realizacji tego projektu, bo jest to bardzo ważne, dlaczego ta dotacja też poszła. Za realizację YouTube Shore jest odpowiedzialny mój przyjaciel Zyrox, który tworzy cały graficznie całą szatę. On tam siedzi, on dużo pyka, na tym wybiera kamery, tak jak w sumie tutaj chłopaki. On jest realizatorem. Tak, zdalnie steruje tym wszystkim. I mamy taką grupę na Facebooku, gdzie siedzimy po prostu, no to on też jest moim moderatorem mojej grupy i on mi też dużo pomaga jako moderator na streamach, on też robił Fame House realizację, od czego zresztą YouTube Shore zainspirowało się Fame House, jeżeli chodzi o realizację czterech kamer, przejścia i tak dalej. Jasne. I tam moi moderatorzy napisali, żebym wsparł właśnie jakąś dotacją YouTube Shore, bo było tam też takie głosowanie. Oni zaraz powiem więcej, ale wyślij mi coś, rzuć im coś, nie? Bo tak w sumie zawsze i Meduzę ostatnio donatowałem 500 zł. Tam też siedzą moi znajomi na tym YouTube Shore w sumie. To ja tam rzucę im dotację. Ta dotacja nie jest wysyłana w takiej formie, że wspieram jakieś negatywne zachowania czy coś. To bardziej po prostu znasz tych ludzi. Jaram się też tą reakcją na nich, że wiesz, że o, zajebiście, wysłałeś więcej. Słuchaj, poproszę cię, żebyś wybrał ostatnią kartę. To już jest symboliczne, że to będzie biała czy czarna, bo widzę, że i woda, i mleko. Ale powiedziałeś, że łagodne pytanie. Łagodniejsze jak pytanie, będzie biała. Będzie na bie. Tak, dobrze, pamiętałeś. Tu została już tylko czarna, ale ona do gry nie wejdzie. No dobra, słuchaj, znaczy inaczej, o większość rzeczy cię już zapytałem, ale dobra, to na koniec sobie zrobimy coś takiego. Jak był tutaj Wojtek, to zapytałem go o trzy twoje największe wady. To skoro jesteś ty, zapytam ci o trzy największe wady Wojtka. Co jest najbardziej irytujące w pracy z nim? Wiesz co, to może mnie najbardziej Wojtku irytuje, bo może trzech wad nie powiem, ale też bym powiedział największą wadę. No powiedział jedną największą, to okay. Jedną największą. Największą wadą Wojtka jest to, że on nie ma takiej podzielności uwagi, takiej jakby minimalnej podzielności uwagi, ja na to mówię, wiesz, że siedzisz na telefonie i możesz to powiedzieć. On tego nie ma. On na przykład jest taki, że siedzi na telefonie, zresztą jest maniakiem telefonu, on na telefonie jest. Potrafi siedzieć całą dobę. Nie wiem, czy tutaj, czy zauważyłeś to. Byliśmy też na obiedzie po nagraniach okay, no. I tak. Zauważ. Telefon to jest to, ale to mi jeszcze tak nie przeszkadza, bo no dobra, on ma swoje sprawy i tak dalej, ale często mega dużo czasu się traci, że wiesz, ja mu coś tłumaczę, a on po prostu nie skupia się na tym, co mówię, mimo że to jest sensowne i gdzieś tam na przykład w moim zdaniu, które do niego wypowiadam, czy tam w zdaniach, pojawi się jakiś element, który go zaciekawi, wiesz, jest co? Okay. Powtórz, wiesz, i ja muszę zawsze powtarzać i na przykład nie irytuje to tylko mnie, ale często irytuje to też jego kumpli, pracowników z Fame'a. On ma coś takiego po prostu, że nie ma podzielności, nie ma podzielności uwagi. Łatwo się rozprasza. Tak, łatwo się rozprasza i nawet jak z nim jadę na przykład czy coś, to prowadzę i on siedzi na tym telefonie, chcę do niego dotrzeć z jakąś informacją, a on po prostu nie słucha. Leci to, wiesz, wpada uchem, wypada drugim. Jest, że musisz powiedzieć, Wojtek. Ja dopiero, tak, wiesz. Tak. No. Co? Tak, wiesz, tak, co? Tak, to jest tak, ten, nie? Jest coś takiego, okej. Okay. To jest dobra wada, to jest dobrze. Wasz Jezus, z tym długo przynajmniej wszystko. Mógłbym powiedzieć więcej wad, on też pewnie o mnie mógł powiedzieć więcej, ale... No, ale pewnie też nie chcecie tak do końca. Tak, nie chcemy, ale to jest taka w sumie wada, która... Jedna z najbardziej irytujących, o może. Mnie to najbardiej irytuje. Widocznych. Tak, też. Tak. A to na jakie wady ma, na które mogę się gniewać, to już zostawię dla siebie. Bardzo dobrze. Może jak wpadniesz na rewizję ty kiedyś. O, może tak. Doskonale. To była bardzo dobra rozmowa. Bardzo oczyszczająca, mam wrażenie. Bardzo ciekawa i trochę zastanawiam się, czego się spodziewać przed rozmową. Czy nie będziesz taki, wiesz, zachowawczy na zasadzie pierowiec Fame MMA powiedział, że powinienem tak odpowiedzieć, więc tak odpowiem. A jakby było, mam wrażenie, dużo szczerości, dużo... Ani jednego pytania jakby nie poprosiłeś mnie, czego się spodziewałem, to powiem ci uczciwie, że spodziewałem się, że powiesz, cześć, czy mogłoby nie być tego pytania, czy moglibyśmy to, wiesz, wymontować, coś takiego, jakby nie ma czegoś, więc bardzo się cieszę, bardzo gratuluję i bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Bardzo no ja powiem ci szczerze, że zazwyczaj jak gadam w wywiadach, to staram się udzielić tej odpowiedzi tak, żeby usatysfakcjonowała nie tylko mnie, żeby była jakaś oczyszczająca, żeby była jakaś
obchodząca, mimo że przy pierwszym pytaniu rzeczywiście było to naprawdę trudne pytanie, tak. Bo tak jak mówię, tutaj nie stawiam jakby tylko, że ja dostanę na przykład rykoszetem, tylko dostanie też firma, tak? Mhm. Tylko, że powiem ci, że akurat to pytanie, które zadałeś, często w nas atakują, my często odpowiadamy bardzo podobnie i jakby już jesteśmy przyzwyczajeni jesteśmy do tego. Natomiast no cieszę się, że były to naprawdę trudne pytania, bo może też usatysfakcjonuje niektórych widzów i to też jest fajne dla mnie. Mam nadzieję. Ja bym powiedział, że na niektóre z nich odpowiedziałeś po królewsku, więc oto dla ciebie król. O, dziękuję. Proszę bardzo. Mały detal jest taki, może do kamery pokazać, że jeżeli się tu, nie mylę... Tutaj, tak? Tutaj. Że podobnie jak Wojtek też masz koronę z logotypem Fame MMA. Okay. A to tego najmniej. Więc możecie, słuchaj, no jeszcze paru ludzi od siebie wyślecie tutaj, to będziecie mogli fajną talię zbudować. Okej. A Wojtek też ma króla, tak? Wojtek też ma króla. Dobrze. On ma, czekaj, króla czy asa? Chyba ma króla też, tylko innego. Okej. Po prostu. Miałem cię, że jakbyś zaprosił jednego z moich współników, takiego Krzysztofa. Macie jeszcze dwóch? Tak. Można by czterech króli po prostu zrobić, nie? Czterech króli, ale powiem ci, że Krzychu jest dla mnie takim jokerem, nie? Jest jokerem, no. Znaczy mocno jakby zaangażowany we wszystko. I... Dobra, no to jak będzie kiedyś chciał przyjść, to będziemy pamiętali, że mógłby być jokerem, no. Doskonale. Jokerem. Dziękuję ci ślicznie raz jeszcze za rozmowę. Ja również. A wam, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. No i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Lekko nie będzie, w każdy piątek o godzinie 18. Pod spodem sprawdźcie sobie koniecznie główny odcinek z Michałem, którym obstawialiśmy walki Fame MMA. Trzymajcie się ciepło. Cześć!